Chwała Bogu. Dzięki Bogu za możliwość zgromadzania się. Dzięki Bogu też za to, że możemy swobodnie, wiecie, w ciszy być tutaj na zewnątrz i śpiewać dla Boga. Dzięki Bogu za to, wiecie. Jemu należy się chwała za to, że dał mi życie, dał Tobie życie, za to, że dotarł do Ciebie, do mnie, byśmy mogli żyć dla Niego, byśmy mogli szukać Jego oblicza. I wiecie, jak wiele wróg namieszał, to trzeba przyznać, jak wiele wróg namieszał na tej ziemi, że ludzi zwrócił w różnych kierunkach, w różnych, naprawdę w różnych. Moglibyśmy je wymieniać, moglibyśmy się nad nimi zastanawiać, ale to chyba szkoda czasu na to. Ale na wielu kierunkach ludzi rozpędził, byle tylko się skupili na to, na jakichś naukach, jakichś teoriach, jakichś swoich prawdach, a nikt nie patrzy na główny cel Boga, który chce, aby Jego lud żył w czystości, który chce, aby ludzie mogli darzyć się dobrem, żeby ludzie czynili sobie dobro. Jak wiele dzisiaj jest różnych teorii ludzi, którzy biegają za różnymi sprawami, a zapominają o tym, by miłować Boga, by miłować bliźniego, by... czynić to, co się Bogu podoba. Wiecie, ja chciałem się z wami podzielić. Najpierw otwórzmy może księgę Jeremiasza. I chciałbym tu z księgi Jeremiasza z 4 rozdziału przeczytać. Też te słowa były jakiś czas temu czytane. I z 4 wersetu tutaj czytamy takie słowa. Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeżki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Widzimy tutaj słowa, które zostały wypowiedziane przez Jeremiasza, Bożego sługę, do tego ludu. I wiecie, tu jest tak wyraźnie napisane o tym, że Bóg chce, aby Jego lud żył zupełnie inaczej. I przede wszystkim, po co ma ten lud żyć inaczej? Po to, żeby Bóg mógł patrzeć na ludzi, mógł być szczęśliwy, że to, co posłał dla mnie i dla Ciebie w swoim Synu Jezusie Chrystusie, to człowiek szanuje, to człowiek nie lekceważy sobie, ale to jest dla niego ważne. I przede wszystkim, po co Bóg wysłał swego Syna, po co dał dla mnie i dla Ciebie tyle praw, tyle swoich wskazówek, tyle zapisał w swoim Słowie, po to, abyśmy wiedzieli, jak żyć, po to, abyśmy wiedzieli, czego On od nas oczekuje. Tutaj wyraźnie czytamy o tym, że obrzeżcie swoje serca, aby nie wybuchł gniew Pana i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Widzimy, słowo tak wyraźnie mówi do mnie i do Ciebie o tym, że Bóg nie chce, aby Jego lud żył w złych czynach. Wiecie, dzisiaj na tej ziemi, ja i Ty, wiecie, słyszymy różne rzeczy. Ludzie zmagają się między sobą o wiele różnych niepotrzebnych spraw, a Bóg mówi, że z powodu złych czynów ludzi Jego gniew będzie spadał na tą ziemię. Nie z powodu złego wyznawania, nie z powodu tego, że nie należysz do jakiejś denominacji, nie z powodu tego, że myślisz tak czy inaczej, ale jak Twoje życie wygląda. Bóg chce czystości, po to posłał swego Syna Jezusa Chrystusa. Tak wyraźnie On to wskazuje. Wiecie, tak kiedy zastanawiałem się nad tym, dlaczego Bóg wypędzał z ziemi kananejskiej te wszystkie narody, tam wyraźnie Bóg wskazuje dla swego ludu z powodu ich złych czynów. Wiemy doskonale, dlaczego oni musieli być 400 lat w Egipcie, dlaczego to się musiało wszystko wypełnić, aby jakby
ta miara grzechów, ta miara złych czynów przez te narody, które wcześniej mieszkały na tej ziemi, żeby mogła się dopełnić, żeby to się dopełniło, i wtedy dlatego oni zostali wypędzeni z tej ziemi. I Bóg dalej mówił, też moglibyśmy otwierać te wersety do swego ludu, że jeżeli wy nie będziecie żyć według tego, jak ja wam mówię, jeżeli wy będziecie trwać w grzechu i z powodu waszych złych czynów, ja was też wypędzę z tej ziemi. Ja nie pozwolę na to. Wszędzie Bóg mówi i tak wyraźnie wskazuje na to, z powodu złych czynów, z powodu grzechów. Wiecie, a dzisiaj żyjemy pośród tego świata, chrześcijańskiego świata, gdzie wielu ludzi, wiele trudu wkłada właśnie w to, żeby udowodnić, że nawet jeżeli żyjesz w złych czynach, nawet jeżeli żyjesz w grzechu, to nic nie przeszkadza. Bóg po to wysłał swego Syna Jezusa Chrystusa na tą ziemię. Po to tak wielka cena musiała zostać zapłacona, aby nasze czyny mogły się zmienić, aby to już nie były złe czyny, aby to były dobre czyny w Jezusie Chrystusie. Dlatego tak wiele słyszymy zachęceń, tak wiele słyszymy tych Bożych prawd, które mówią nam właśnie o tym, że dzięki Bożemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, ty i ja możemy żyć już w inny sposób. Chwała Bogu za to. Wiecie, to się nie zmieni. Wiele wersetów jest w tym Słowie. Wiele w Piśmie Świętym jest słów na ten temat. Z powodu złych uczynków, złych czynów. Co Bóg czynił z ludźmi, którzy mienili się wierzącymi, którzy mienili się Jego ludem, ale z powodu złych czynów Bóg mówił: idźcie. Dawał szansę, docierał do człowieka, jeżeli człowiek dalej w uporze, dalej w swojej upartości trwał i wiele trudu wkładał w to, żeby pomimo wielu napomnień, wskazówek, pomimo wielu wskazań, które Bóg przekazywał, człowiek dalej w swoich złych czynach trwał, to Bóg w pewnym momencie mówił: dość. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie jest pełno różnych denominacji, teorii, różnych sposobów wyznawania, różnych sposobów podejść. Tego jest pełno dzisiaj. A ilu ludzi na tej ziemi myśli o swoich czynach? O tym, że ich czyny w Jezusie Chrystusie powinny się zmienić. Ich życie powinno się zmienić. Moje, twoje życie powinno się zmienić. Jeśli należysz do Boga, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to moje, twoje życie powinno być inne. I nie będzie miało później znaczenia, jeżeli Bóg przyjdzie tutaj na tą ziemię, na sąd, to już nie będzie miało znaczenia, kto gdzie należał, ale czy był w Synu, czy był w Jezusie Chrystusie i czy jego życie było zmienione przez Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak wiele dzisiaj ludzi wróg oszukał właśnie tym, kierując ich w innym kierunku, zupełnie przeciwnym. Ludzie skupiają się na różnych właśnie tych naukach. Różne teorie, a to ci będą jeść, ci nie będą nie jeść, ci będą przykrywać, tamci będą odkrywać. Różni będą robić różne rzeczy. Nie patrząc na to, że Bóg chce miłości. Bóg chce, żeby człowiek chodził w pokoju, żeby człowiek nie żył w agresji, żeby człowiek nie żył w starym człowieczeństwie. W tym starym człowieczeństwie, które zawsze goni człowieka do zła, do złych czynów. Jeszcze raz przytoczę te słowa: z powodu waszych złych czynów gniew Boga spadnie. Nie z powodu tego, że człowiek będzie sobie myślał: ale Boże, ja tej przecież swojej teorii, którą miałem, tak bardzo mocno ją przestrzegałem, tak pilnowałem tej teorii, tej nauki przestrzegałem, tak walczyłem z innymi, żeby wszyscy dobrze to rozumieli. A Bóg zapyta: jak ty żyłeś? Jak ty żyłeś? Czy to, co mówiłeś, to, co docierało do ciebie, jak ty żyłeś? Czy twoje życie składało się z dobrych czynów? Czy składało się ze złych czynów? Bóg wyraźnie tu mówi w księdze Jeremiasza o tym, że z powodu waszych złych czynów ten gniew spadnie. Jeżeli teraz człowiek stanie przed Bogiem, żyjący w złych czynach, żyjący w grzechu, to gniew na niego spadnie. Wiecie, ludzie dzisiaj na tej ziemi płacą za różne towary, za różne rzeczy, za różne usługi. Nieraz płacą za to bardzo dużo. I normalnym jest, wiadomo, że te czasy też już się przewracają i dzisiaj już nawet ludzie, którzy płacą dużo, nieraz nie dostają towaru bardzo dobrego czy usługi bardzo dobrej. Też już są takie czasy, ale ogólnie podejście jest takie, że czym więcej człowiek za coś zapłaci, tym towar powinien być szlachetniejszy, towar powinien być lepszy, usługa powinna być lepsza, szlachetniejsza. Tak ogólnie powinno być i wiecie, teraz można popatrzeć na naszego Ojca, który dał swego Syna, patrzył na Jego śmierć,
tutaj na tej ziemi, za moje, za twoje grzechy, zapłacił tak wielką cenę. Po to, żeby ludzie dalej żyli w grzechu? Żeby ludzie nauczyli się lepiej nazywać swoje pozostawanie w grzechu, w złych czynach? Żeby nauczyli się to wytłumaczać dobrze? Żeby ludzie dobrze sobie to umieli jedni drugim przekazywać? I utwierdzać się w tym? Nie, Bóg tego nie chciał. Bóg zapłacił tak wielką cenę po to, abym ja i ty, abyśmy byli na wolności, abyśmy żyli nie w niewoli, ale na wolności. I z powodu dobrych czynów w Jezusie Chrystusie mogli wejść do nieba. Z powodu dobrych czynów w Jezusie Chrystusie moglibyśmy być miłymi Bogu. Ewangelia Jana. Ewangelii Jana, 3 rozdział, chciałbym przeczytać. I tutaj chciałbym 19 werset przeczytać z 3 rozdziału. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Bo ich uczynki były złe. Dlatego człowiek bardziej umiłował ciemność, z dala trzymał się od światłości. I kiedy ta światłość przyszła na ziemię, kiedy my już dzisiaj możemy żyć w czasach, kiedy wiemy doskonale, oni wtedy, kiedy słuchali tych słów, przed nimi stał Jezus Chrystus, przed tym Nikodemem stał Jezus Chrystus. Oni mogli się domyślać, jak to będzie, co się wydarzy, co się stanie. Ale my dzisiaj już dokładnie wiemy, po co Jezus Chrystus przyszedł. On oddał swoje życie, złożył ofiarę na tej ziemi. Za moje, za twoje grzechy. I jasno przekazał, po co on przyszedł. Po to, żeby ludzie mogli żyć w światłości. Ale dlatego, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. To dzisiaj tak samo się dzieje, że ludzie próbują za wszelką cenę wytłumaczyć swoje złe uczynki. Za wszelką cenę, żeby zachować swoje stare życie. I dzisiaj wielka bitwa toczy się właśnie o to. Bóg nie zmieni się, wiecie, choćby człowiek próbował za wszelką cenę go zmienić, choćby próbował go przekonać różnymi swoimi mądrymi wypowiedziami, bo tak wiele mądrych, w cudzysłowie, wypowiedzi jest dzisiaj na tej ziemi, choćby próbował przekonać Boga, to nie przekona go. Bóg powiedział, czego chce, przez swego Syna Jezusa Chrystusa. I tak jak wypędził te wszystkie narody, te narody zostały zgładzone wtedy, jak Izrael wyszedł z Egiptu z powodu ich złych czynów, tak samo jak przyjdzie tutaj sądzić tą ziemię przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Tak samo nie będzie miał społeczności z nikim, kto by żył w złych uczynkach. Kto żył w ciemności. Wiecie, myślę, że to jest dosyć temat bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Tym bardziej w tych czasach, gdzie widzimy, jak wiele trudu jest to wkładane. Naprawdę dużo trudu jest wkładane w to, żeby obronić swoje różne nauki. Różne ludzie nauki bronią właśnie po to, żeby dalej trwać w swoim. A po co? Bóg chce miłości. Bóg chce, żeby człowiek mógł żyć normalnie na tej ziemi. Wiecie, chwała Bogu za to, że Boże Słowo mówi do nas wyraźnie o tym. Po to, abyśmy mogli to rozumieć, abyśmy mogli o tym wiedzieć. Ale jak potrzebujemy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, by to, o czym słyszymy, to, o czym, co możemy czytać, to, co Duch Święty do nas dociera, żebyśmy mogli też tak żyć. Bez Bożego Syna Jezusa Chrystusa nie dasz rady. Ja ani ty nie dasz rady. Dlatego tak ważne jest należeć do Pana naszego i umiłować światłość. Ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. A kiedy bardziej miłujesz światłość, wtedy twoje uczynki mogą być dobre. Dlatego, że Jezus Chrystus działa w tobie. Psalm 92.
Tutaj chciałbym 6 wersetu przeczytać. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki, bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Czytamy tutaj wyraźnie słowa. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy. I tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki, bo to nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo to nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Tak wyraźnie czytamy tutaj, tak wyraźnie są zapisane słowa. Wszyscy ci, którzy czynią zło, nie będą mieli udziału w Bożym Królestwie, nie będą mieli udziału w tym, co Bóg przygotowuje dla wszystkich tych, którzy będą czynić dobro. Dobroczyńcy. Złoczyńcy pójdą w swoje miejsce, a dobroczyńcy, którzy mogą czynić dobro w Jezusie Chrystusie, pójdą w miejsce przygotowane dla Bożego ludu. Chwała Bogu za to, wiecie, wszędzie Słowo Boże tak wyraźnie o tym mówi. Nie z powodu teorii, nie z powodu przynależności do czegoś tam, do nie wiadomo czego, ale z powodu Twoich czynów, jakie są. Dobre one mogą być tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko dobre mogą być w Jezusie Chrystusie. Nie może człowiek czynić dobra, jeżeli nie należy do Jezusa Chrystusa. Ale za to może czynić dużo zła, jeśli do Niego nie należy. Bardzo dużo zła. Księga Jeremiasza. 23 rozdział. To chciałbym przeczytać od 19 wersetu. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Tutaj wyraźnie czytamy kolejny raz. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, tak mówi Bóg, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi, ich złych uczynków. Bo jeżeli Boży lud zostanie na złej drodze, tak jak dzisiaj mogliśmy czytać i słuchać, i w swoich złych uczynkach, to nie będą mieli udziału w tym, co Bóg przygotował dla swego ludu. Wyraźnie, jak wielu dzisiaj proroków, jak wielu dzisiaj ludzi biegnie, zwiastuje, przekonuje innych ludzi, pokazując im, że dalej mogą zostać w grzechu. A Bóg mówi wyraźnie, że ci, którzy uczestniczyli w Radzie Bożej, ci, którzy mają w niej udział, to zwiastują ludowi Bożemu słowa Boże i odwracają tych ludzi od złej drogi i od złych czynów. Nie da się inaczej. Ewangelia się nie zmieni. Bóg się nie zmienił. W swoim Synu Jezusie Chrystusie zapłacił tak wielką cenę. Tak wielka cena została zapłacona, aby właśnie te wszystkie wymagania, o których możemy czytać w Słowie Bożym, aby te wszystkie wymagania mogły być już do spełnienia dla ludu Bożego. Dlaczego? Bo w Chrystusie, bo w Jezusie Chrystusie. Bo wtedy już w Jezusie Chrystusie Ty możesz to uczynić. Wiemy doskonale o tym, ja i Ty wiesz doskonale o tym, jak przyszedłeś do Pana, jak ja przyszedłem, to co było niemożliwe dla Ciebie, dla mnie, stało się możliwym w Jezusie Chrystusie. W Nim, w Jezusie Chrystusie stało się możliwym. Cały czas myślałeś o grzechu, cały czas myślałeś o swoich porządliwościach. W Jezusie Chrystusie to się skończyło. Nie wiesz jak, ale to przez wiarę przyszło dla Ciebie, dla mnie. Chwała Bogu za to. 25 rozdział też tej samej księgi.
tutaj chciałbym od 4 wersetu przeczytać takie słowa. Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi proroków, ale nie słuchaliście i nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. I mówił, nawróćcie się każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Mówił Bóg przez swoje sługi. Aby każdy zawrócił ze swojej złej drogi i nie czynił złych uczynków. Żeby nie miał w tym udziału. A co czytamy tutaj na początku właśnie? Ale nie słuchaliście i nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. Oby nie było tego we mnie i w tobie, bracie i siostro, bo żyjemy na ziemi, gdzie wielu ludzi nie chce tego słuchać, jeżeli cokolwiek dotyka ich grzechu, ich ciemności. Tak szybko bronią. Tak szybko walczą o swoje. A Bóg cały czas posyła i dalej swoje sługi proroków po to, aby odwracać lud swój od złych czynów, od złych dróg, aby mogli dobrze czynić i chodzić dobrą drogą. A wiemy, kto wyznaczył nam tą drogę. Kto jest tą drogą? Nasz Pan Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. I tutaj chciałbym przeczytać od 13 wersetu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Na podstawie uczynków. Dobre czyny, jeszcze raz zaznaczę, tylko w Jezusie Chrystusie. Dla mnie, dla ciebie, bracie i siostro, to jest otwarte. A złe czyny poza Jezusem Chrystusem, na szerokiej drodze. List do Rzymian. Tutaj czytamy, chciałbym z pierwszego rozdziału. O ludziach, którzy odrzucili Boga. Od 30 wersetu czytamy takie słowa. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Wiecie, kiedy czytamy te wszystkie tutaj słowa, jak możemy zobaczyć, jak to jest dzisiaj wyraźne, w dzisiejszych czasach, jak wielu ludzi właśnie jest takich. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. I tutaj czytamy drugi rozdział od 1 wersetu. Nie ma przed usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albo sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. I tutaj dalej czytamy o tym. Od 7 wersetu. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak utrapieni i ucisk spadnie na duszę
każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka. Nie ma tutaj, czy ktoś będzie mądry, czy ktoś będzie niemądry, czy ktoś będzie należał do tego, czy tamtego, czy będzie próbował to. Tak myśleć, inaczej myśleć. Bóg zapyta, jak żyłeś? Co czyniłeś? Czy twoje uczynki były dobre, czy złe? Żyjemy w czasie, gdzie wielka bitwa właśnie toczy się o to, że wiara, ludzie mówią, że tylko wiara bez uczynków. Otwórzmy te słowa z listu do Jakuba. Listu Jakuba. Drugiego rozdziału. List Jakuba. Drugi rozdział. 14 werset, takie słowa czytamy. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Tak wyraźnie zapisane, wiecie, tak wyraźnie Słowo Boże mówi właśnie o tych dobrych uczynkach, że Bóg będzie gniewał się i wypędzi wszystkich ludzi. Tak też zrobił. Widzimy to w Starym Testamencie tak wyraźnie z wszystkimi tymi, którzy źle czynili. A wprowadził do ziemi obiecanej tych, którzy mieli dobrze czynić. I wiemy później, że z tej ziemi obiecanej oni zostali wypędzeni, dlatego że źle czynili. Gdyby oni dobrze czynili, nie zostaliby z tej ziemi wypędzeni. Oni nie poszliby w niewolę, gdyby oni dobrze czynili. Oni z powodu złych uczynków poszli w niewolę. I dzisiaj wielu ludzi próbuje tak wiele trudu włożyć w to, żeby udowadniać innym. Po co? Bóg się nie zmieni. Bóg dalej jest taki sam. On wysłał swego Syna. Zapłacił tak wielką cenę. I on chce szlachetnego towaru. W cudzysłowie towaru. Wielką cenę zapłacił. Aby jego lud mógł wrócić do niego. Jako czysty. Jako szlachetny. List do Efezjan. Z pierwszego rozdziału chciałbym przeczytać. Od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie, obdarzył wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagadni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Wiecie, jak wielkie słowa tu są zapisane. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni. Wiecie, kiedy prawdziwie na to popatrzysz, kiedy prawdziwie to przeczytasz, tutaj nie ma miejsca na grzech i ciemność, nieczystość. Nie ma tutaj miejsca na to. Dlatego jeżeli człowiek to sobie uświadomi, to wie od razu wie, nie trzeba mu tego tłumaczyć, od razu wie, jak potrzebuje Jezusa Chrystusa. Bo wie, ile zła, ile nieczystości jest w tym ciele, wie, ile dążeń jego samych prowadzi ku nieczystości, ku złu, ku udowadnianiu, ku kłóceniu się, ku jakimś różnym złym czynom, uczynkom. Dlatego jeżeli człowiek szczerze do tego podchodzi i czyta i przyjmuje to słowo, tak jest napisane, to jest napisane wyraźnie, abyśmy byli święci i naganni. Amen. To wiesz, że potrzebujesz Syna, bo bez Niego sobie nie poradzisz. Bez Syna nie poradzisz sobie, bez Jezusa Chrystusa nie dasz sobie rady. Jeśli On Ci nie przeprowadzi, jeśli On Ci nie pomoże, jeśli On nie zmieni Twojej natury, to nie ma opcji. Nie ma szans. Święci. Nienaganni. Chwała Bogu, że jest to możliwe dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i ich czyny są dobre, ich uczynki są dobre. W nich nie znajdziesz złych uczynków, złych czynów. Tam nie znajdziesz między nimi złoczyńców, ale dobroczyńców, dlatego że to Jezus w nich działa. Żyjący Jezus, On pomaga i to, co jest niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. Chwała Bogu w Jezusie Chrystusie. To jest możliwe. I
Wiecie, teraz jeszcze na koniec chciałbym dwa miejsca otworzyć. Pierwsze z drugiej księgi Mojżeszowej. Wiecie, tak też i nawet dzisiaj, jak rano czytałem, to te miejsce tak zwróciło moją uwagę. I wiecie, tak wyraźnie zobaczyłem podobieństwo. To jest tak wyraźne podobieństwo, z jakim dzisiaj możemy się spotykać. Co dzisiaj możemy obserwować, co dzisiaj możemy widzieć na tej ziemi, co się dzieje. Tak, to jest tak wyraźne, to jest aż niepojęte. I tutaj chciałbym z drugiej księgi Mojżeszowej z 6 rozdziału przeczytać. 6 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej i tutaj chciałbym od 1 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza: teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich: jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, żem ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Czytamy tu tak wyraźne słowa, które Bóg kierował do swego ludu przez Mojżesza. I wiecie, kiedy można popatrzeć na ten lud, który został uwolniony. On został uwolniony od wszelkich ciężarów nałożonych przez Egipcjan. On został uwolniony, oni wyszli z Egiptu. Pomimo tego, że faraon bardzo nie chciał ich wypuścić, pomimo tego, że nie chciał tego uczynić, on musiał to zrobić, bo Bóg tak rzekł. I tak samo ty i ja, bracie i siostro, pomimo tego, że diabeł za wszelką cenę nie chciał ciebie puścić. Nie chciał ciebie puścić. To nie jest tak, że nagle dotarła do ciebie Ewangelia i w ogóle od razu bez żadnych przeszkód, bez żadnych jakichś problemów, w ogóle mogłeś sobie wyjść tak swobodnie. Czułeś, jaka wielka bitwa toczyła się o twoje serce, o twoje życie. O to, żebyś nie poszedł za Jezusem. Diabeł za wszelką cenę nie chciał ciebie wypuścić, ale Bóg co powiedział? Wyjdziesz. Ja cię puszczę wolno. Będziesz wolny od Egiptu. I staliśmy się wolnymi od Egiptu. Wiecie, ile ludzi na tej ziemi stało się wolnymi od Egiptu? Po co znowu zaczęli zawracać, tak jak ten naród izraelski? Oni sami chcieli zawrócić. Przecież oni byli już poza granicami Egiptu. Tam nie było już faraona. Tam nie było tego władcy, który by im powiedział: słuchajcie, teraz macie czynić to i to. Nie, oni sami się w to pchali. Ilu dzisiaj ludzi zostało uwolnionych od grzechu, a później z powrotem wolą wracać do zła. Wolą wracać znowu do tego, z czego Bóg ich wyzwolił. I zamiast powiedzieć sobie o tym wyraźnie, wracam do tego: Boże, ratuj mnie. To oni za wszelką cenę, pomimo tego, że widzą, że wracają do tego, co robili wcześniej. Oni już nie wołają Boga, nie wołają Jezusa Chrystusa. Ale oni próbują ze Słowa Bożego udowodnić, że mogą w tym zostać. I wiele trudów to wkładają, żeby sobie to udowodnić. Wiele trudu jest w to włożonego. Wiele czasu poświęconego, żeby znaleźć w tym Słowie potwierdzenie na to, że mogę tak żyć. Czemu ten trud nie może być skierowany na to, żeby szukać Jezusa Chrystusa? Żeby szukać pomocy u Boga, żeby Bóg pomógł, żeby Bóg wyzwolił. Wiemy, dokładnie niedawno słyszeliśmy o tym, że jeżeli szczerze przyjdziesz do Boga, jeżeli szczerze Mu powiesz o tym, że masz problem z tą sprawą, to Bóg Ci pomoże. To nie jest tak, że Cię zostawi, On Ci pomoże w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Ale jeśli jest zło, to nazywaj je złem. Nie próbuj nazywać dobra złem, ani zło dobrem. Bóg uwolnił, a oni wracali. Oni wracali. Nie musieli. Bóg dał im wolność. Wiemy doskonale, co się stało z Egipcjanami, którzy próbowali jeszcze w ostatniej chwili naród izraelski ściągnąć do swojej niewoli. Wiemy, co się stało. Droga zamknięta została.
Ty też? Droga dla wroga została zamknięta, ale jeśli ty sam zaczniesz wracać, jeśli nie będziesz należał do Jezusa Chrystusa, jeśli nie będziesz walczył o to, żeby żyć w sposób czysty, żeby grzechów tobie nie było, żebyś nie był złoczyńcą, ale żebyś był dobroczyńcą w Jezusie Chrystusie. To tak jak naród izraelski, oni sami później wracali, sami ciągnęli te różne niepotrzebne rzeczy. Po co to ciągnęli? Bo to było w ich sercach. Nie chcieli tego porzucić, nie chcieli prosić Boga. Boże, uwolniłeś nas fizycznie, teraz uwolnij nas tu wewnątrz. Od tego Egiptu, od tego zła, który w sobie mieliśmy. I mamy. I jeszcze ostatnie miejsce, właśnie żeby zobaczyć te podobieństwo, Ewangelia Jana. Od 38 rozdział, od 31 wersetu. I mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nie tak, że będziesz mówił, że jesteś wolny, a dalej będziesz w klatce siedział. Nie tak. To nie jest wolność. Jezus mówi tu o prawdziwej wolności. Mówi tu o prawdziwej wolności od grzeszenia, od złych uczynków. Aby to, co Bóg, z czym tak wyraźnie przemawia od Starego Testamentu po Nowy, w każdym miejscu mówi o tym, że On nie chce złych czynów spośród swojego ludu. Za każde złe czyny lud Jego był wypędzany, znosił wielkie kary właśnie za to, że oni źle czynili. Aby w Jego Synu Jezusie Chrystusie, abyś Ty i ja, byśmy mogli dostać wolność i byśmy w tej wolności trwali, byśmy nie dali się przekonać dla wroga, że siedzenie w klatce to też jest wolność. Że siedzenie za kratami to też wolność. To nie jest wolność. Słuchaj, jak jesteś za kratami, ja czy ty, jak jesteś w pewnym momencie za kratami, to już nie jesteś wolny. Jeśli jesteś wolny, to jesteś swobodny. Jesteś poza kratami. Nie jesteś ograniczony. Możesz być swobodny, a ta swoboda jest tylko w Jezusie Chrystusie. Bracie i siostro, wielki skarb ja i ty dostaliśmy, ale wiecie, tak do mnie też docierało, wyraźnie docierało, że żyjemy w ciężkim czasie żyjemy. A Słowo Boże dalej tak samo mówi, wiecie, i tak wyraźnie to jest zapisane w Słowie Bożym, a patrzcie, co się dzisiaj dzieje, że wróg tak silnie ludziom pokrępował te umysły i twierdzą, że są na wolności, a tak naprawdę są w niewoli. Dlatego jak musimy cenić to, że Bóg otworzył moje oczy i twoje oczy, ale tak, to, co też słyszeliśmy. Patrz na swoje życie, patrz, po której drodze stąpasz. Ja i ty, to co też dzisiaj tak wyraźnie było zaznaczone. Patrz, po jakiej drodze stąpasz. Czy dobrze czynisz, czy źle czynisz? Wszystkich złoczyńców Bóg nie będzie miał z nimi udziału. Wszystkich dobroczyńców. Wiemy, jeszcze raz przypomnę, żeby dobrze czynić, to tylko jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej opcji. Nie ma takiej szansy, żeby móc żyć w dobrych uczynkach. Bez Jezusa nie ma szans. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego jak musimy cenić to, co dostaliśmy i nie zlekceważyć, jeżeli Bóg dociera do mnie, do ciebie i pokazuje ci grzech, to nie trać czasu, nie trać swojej energii, nie trać swojej siły na to, żeby sobie udowodnić, że to w sumie nie jest grzech, to jeszcze nie jest takie złe, inni ludzie mają gorsze rzeczy, ale skoro do ciebie dotarł z tą rzeczą, to znaczy, że Bóg chce tobie pomóc w tym. To znaczy, że Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie daje ci możliwość, żebyś mógł pójść dalej za Nim. I nie trać swojego czasu i energii, ja i ty, bracie i siostro, na to, żeby sobie właśnie tłumaczyć i patrzeć gdzieś tam, gdzieś tu, gdzieś jeszcze indziej. Ale wykorzystaj tą możliwość, bo właśnie Bóg ciebie wybrał, abyś ty mógł się pierwszy z tym uporać. W Jego Synu Jezusie Chrystusie, nie we własnych siłach. Nie we własnych możliwościach, ale w możliwościach Boga, w Jezusie Chrystusie. Wiecie, i tak jak wyraźnie jest ten obraz pokazany w Izraelu, że Bóg dał im wolność, a oni i tak za wszelką cenę wracali do zła, tak i dzisiaj. Żyjemy pośród tego świata, żyjemy pośród też i tych ludzi, którzy wyszli, dostali potężną wolność. Wiecie, ile pięknych świadectw, wiecie, pięknych świadectw wyjścia za Bogiem. Mogłem ja już usłyszeć i ty mogłeś usłyszeć, ale ile takich pięknych świadectw mogłeś zobaczyć, kiedy człowiek zamykał swoje oczy?
dalej świadomy, z Bogiem, dalej w czystości, dalej w należeniu do Chrystusa, dalej szczęśliwy, dalej trwający w Jezusie Chrystusie, dalej trwający w Jezusie Chrystusie w czystości, w dobrych uczynkach, w dobrym czynieniu. Naśladując, patrząc na koniec ich wiary, naśladujcie ich. Wiecie, niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie. Ja wiem doskonale o tym, że ja nie poradzę sobie bez Jezusa i Ty też sobie nie poradzisz bez Jezusa Chrystusa, bracie i siostro. Ale nie trać czasu i ja też, nie traćmy czasu na to, żeby tracić swoją energię, tracić swój, w cudzysłowie, potencjał na to, żeby udowadniać sobie, że tak może być. Bóg nie zmienił się i się nie zmieni. Tych, którzy dobrze czynią, pójdą do Niego, a tych, którzy źle czynią, On nie będzie miał z takimi ludźmi społeczności. Amen.